Cześć, tu Ernest! W tym filmiku mam dla Was garść ciekawych wycieków i informacji na temat premiery Fortnite na Androida. Sieć Orange na swoim tunezyjskim potwierdzonym Twitterze udostępniło tweeta o treści: wyjście Fortnite na Androida jest potwierdzone. Niestety nie podali nam konkretnej daty premiery, więc podali nam tyle, ile my już wiemy. Fortnite Battle Royale League za to podał dalej informacje od innego wydobywcy danych. Dowiedzieliśmy się, że żeby móc odpalić Fortnite na Androidzie, będziemy musieli posiadać 64-bitowego smartfona z Androidem w wersji 5.0 lub wyższej, 3 GB RAMu oraz z jednym z wymienionych procesorów graficznych lub lepszym. To oznacza, że Samsung Galaxy S7 powinien pozwolić nam wskoczyć na pole walki, ale S6 już raczej nie, z powodu jej procesora graficznego. O tym jednak mogliście się już dowiedzieć wcześniej, ponieważ znamy już od jakiegoś czasu niestety niewielką listę telefonów, które będą wspierać Fortnite na Androida. Jest ona niewielka przynajmniej na ten moment, kiedy Epic prawdopodobnie jeszcze zajmuje się optymalizacją jej gry. Widzicie ją teraz w tle. Ten sam wydobywca danych, Joes X, doszukał się informacji, że jednym z prezentów za przedpremierowy zakup Samsunga, mowa tu o modelu Galaxy Note 9, będzie kwota 15 tysięcy VDolców do odebrania w grze. XDA Developers za to podaje, że w kodzie źródłowym oficjalnej strony Epic Games promującej Fortnite na urządzenia mobilne ukrywają się instrukcje, jak pobrać Fortnite na urządzenia z systemem Android. Oczywiście brakuje tam linka do pobrania Fortnite na Androida, ale znajduje się tam ciekawa informacja. Użytkownikowi Reddita udało się otworzyć wersję strony Epic z instrukcjami, jak pobrać Fortnite na Androida. Pierwszy dzień strony poleca nam zainstalować Fortnite przez przeglądarkę. Trochę niżej, na tej samej stronie, dowiadujemy się, że po pobraniu pliku instalacyjnego natrafimy na powiadomienie o bezpieczeństwie. Najważniejsza jest jednak linijka tekstu, tłumacząca nam, że jest to nieuniknione, jeśli chcemy zainstalować jakąś aplikację spoza sklepu Google Play. Jeśli dobrze pamiętam, aby zainstalować jakąś apkę na Androida spoza Google Play, to rzeczywiście trzeba było włączyć taką możliwość w ustawieniach zabezpieczeń. Czy to oznacza, że Fortnite nie wyjdzie na Google Play Store, a będzie samodzielną aplikacją? To nam podpowiada, że tak, ale wszystko może się zmienić. Jednym z powodów, przez które Epic mogłoby chcieć ominąć sklep Google Play, może być ich system płatności w aplikacjach, przez który Epic musiałoby wyciąć niemały procent ze wszystkich transakcji w grze na Androidach. Jakby wydali swoją grę poza Google Play, mogliby użyć jakiegokolwiek sposobu dokonywania płatności w grze bez ucinania zarobków. Ponieważ używanie systemu płatności w aplikacji Google Play wymagane jest tylko, jeśli tam twoja aplikacja ma swoją premierę. Poza tym, Storm na swoim Twitterze udostępnił inne ciekawe znalezisko. Udało mu się przywrócić dane o twojej postaci, które przysyła do i otrzymuje od serwera. Są to m.in. informacje o tym, jaki ma wybrany backlink, skin, emotki oraz który ma poziom. W zestawie tych informacji znajduje się także taka wartość jak ulubione nakrycie głowy, ulubiona dekoracja pojazdu oraz ulubiona dekoracja busu bojowego. Ulubionymi nazwane są rzeczy, które wcześniej wybraliśmy sobie w szafce. To rodzi możliwość, że w przyszłości Fortnite będziemy mogli personalizować nie tylko ubiór i sprzęt na plecy naszej postaci, ale także kapelusze oraz wygląd wózków golfowych i może nawet busu bojowego. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia!